Halo, witam Państwa, jest to oczywiście Oskar, witajcie bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Sterny na moim kanale. Mamy dzisiaj czwartek, ponieważ nie zdążyłem tego odcinka nagrać wczoraj, co już tam informowałem Was. I po prostu zaspałem i tego odcinka wczoraj nie było, ale jest dzisiaj i mam nadzieję, że będzie dodatkowo jutro. Tak czy siak, słuchajcie, ten tytuł, który teraz widzicie, troszeczkę nie pasuje do tego, co się dzieje w grze. Ponieważ nie ma mnie na grze, już niektórzy zauważyli, że coś tego TR-na ostatnio nie gram na tym barbarzyńcy. No level stoi w miejscu, mimo że były podwójne expy na Zecie i tak dalej. A jakoś ten level się wbił. No i słuchajcie, o co tutaj chodzi? Chodzi oczywiście o to, że przestałem grać na barbarzyńcy. Nie gram na tej postaci, co trochę szkoda, 5000 zł mi zostało jeszcze. Trochę szkoda, bo mam tutaj wyekspionego peta, 76 level plus mam motyla, 56, który po prostu był dosyć drogi, tak? Przestań spamić tym zbanie, spoko mordo. Więc trochę szkoda, ale nie gramy już na barbarzyńce. Stwierdziłem, że mam dosyć tej postaci i dzisiaj już będzie pierwszy odcinek z nowej. Oczywiście barbarzyńcę zostawiam, nie sprzedaję itemów. Nie sprzedaję itemków, ponieważ do barbarzyńcy jeszcze kiedyś sobie wrócimy, kiedy wyekspimy sobie alta. I na tego alta teraz idziemy. Jeszcze patrzcie, tylko wam pokażę, mam nową wiadomość. Mówiłeś, że możesz dać platynę za peta na filmiku i czy chcesz spytać, czy możesz dać 10 platyny na peta, bo też zrobiłem ten challenge, jak ty bijesz ludzi, nieważne jaki level, ale bijesz z motylkiem i krukiem. To co, dasz tą platynę lub kasę za platynę, bo z chęcią bym posłużył jako rank od tych typów. I powiecie, że to jest fake i że gości się bardzo głośno śmieje ze mnie, ale to chyba nie jest fake, bo tego jest o wiele więcej. Na przykład, o... V-Pro Mag, masz może jakieś stare słabe EQ, bo okradli mi konto dowody na FB, mogę ci dać. Jestem największym fanem. Słuchajcie, z takimi rzeczami się spotykam na co dzień. Tak czy siak, dzisiaj sobie idziemy na ryca. Tak jak powiedziałem, to jest mój alt, Tankmeister. To jest 75 level w tym momencie. Jest to moja nowa stara postać, no ta postać ma już trochę. Jest z 2016 roku, ją założyłem, ale nie grałem ją praktycznie w ogóle. Teraz go konkretnie wyekspiłem i zaczynam mu kopać ekwipunek. Tak czy siak, dzisiaj sobie w dzisiejszym odcinku, który jest bardzo taki luźny, myślę, informacyjny, w którym przekażę wam dużo fajnych rzeczy, pójdziemy sobie na zieloną i tam trochę sobie pobiegam, zobaczymy, jest taką zieloną, Boże święty, na skrót szybrawców. Tam trochę pobiegam, zobaczymy jak ten ryc się sprawdza. O, 7000 zł. Zobaczymy czy ustoi, jak coś mnie zaatakuje. Może być całkiem ciekawie, jak panel nic się chyba wielkiego nie stanie. Tak czy siak, słuchajcie, 75 level, 54 miliony expa, zaraz będzie 55, to zmienię nazwę. No i jak widzicie, 10 milionów expa w jeden dzień. I o co tutaj chodzi? Chodzi tutaj o poniedziałek, kiedy było podwójne expowisko na Zecie cały dzień. Miałem 70 level i to było 40 milionów expa. I normalnie 4 levelki wyekspiłem tak o, w jeden dzień. Mogłem więcej, natomiast zaspałem, jak zawsze. Była w tej koronaferie tylko i wyłącznie śpię, słuchajcie. 10 milionów expa poleciało w jeden dzień. No i tutaj pytanie dla was, jak wam idzie? Bo teraz są duże takie eventy, jakieś tam podwójne expowiska, tak dalej. Psychoex też cię sypie. Możecie napisać, jak wam idzie w tę ferię expienie. Czy dobrze, czy źle, czy może wam się nie chce expić i czy może tylko expicie, bo nie macie nic innego do roboty, więc możecie powiedzieć. A teraz jeszcze trochę pogadam. Tak wygląda moja postać. Tak teraz już żarty na bok. Tak wygląda moja postać. Tutaj macie teraz przebłyski z tego, jak naprawiałem ekwipunek, ponieważ ja tego ryca składam tak naprawdę od nowa. Składałem po prostu itemki od nowa, on był tam, nie powiem, że nagi, ale miał po prostu itemy strasznie słabe, oprócz setera bugu. No i teraz wygląda tak, że mamy wirtki, to jest nowy itemek. Przy okazji za tydzień będziemy sobie to ulepszali wszystko, jeszcze dokupię parę rzeczy. Ten szeroki topór jest lepszy od Isferdu, swoją drogą, dlatego go mam. Smocze skrzydło też zakupiłem, no i jeszcze muszę kupić parę rzeczy. Mamy setera bugu, słuchajcie, i ten setera bugu tak się sprawdza się w sumie. W sumie nie najgorzej, tak szczerze. Natomiast mamy też jeszcze karata. Tylko z karatem jest taki problem, że troszeczkę się zagapiłem. Jak sobie karata zmienię, żeby mieć resy, to mi spada 160 wiedzy. Więc muszę z tym karatem coś wymyślić, albo zrobić sobie reset, albo po prostu coś w wiedzę wpakować, jakiś może item od jeszcze koldzicy, bo i tak niektóre rzeczy mam sklepowe i może akurat coś się uda. W sumie nie wiem, myślę nad tym, no bo mi tej wiedzy trochę brakuje do 160. Więc póki co odchodzę z setem telebagu, ewentualnie po prostu będę zakładał karata i na karacie jakiś, nie wiem, jak będę sobie bił coś, co wymaga ode mnie odporności, będę sobie dawał w poświęcenie do punkty i tyle. To nie jest jakaś duża szkoda. Tak czy siak, powiem wam szczerze, ryc, no to jest mój styl gry. To jest mój styl gry. Klikam sobie dwa guziki naraz i idę sobie po prostu grać w gry. A Tarn dzieje się po boku. O, Arturio, patrzcie. W ogóle Arturio wygrał 5 ogniw. Tutaj macie teraz screena, że mu dałem. Arturio, pozdrawiam serdecznie.
No i co w tym tygodniu do wygrania, mówię, ktoś z was zapyta. Teraz tak myślę, co jeszcze do pozycie. I chyba dzisiaj sobie polecimy skromnie. I 3 sztuki Martumala dla jednej osoby będą. Czyli po prostu będzie mógł sobie założyć na wszystkie 3 alty, ewentualnie sobie zmienić na eski. Bo mam 3 Martumale w depo i nie mam co z nimi zrobić. Więc chyba dzisiaj 3 Martumale dla was rozdam. Tak mi się wydaje. Teraz nie wiem, możecie w sumie napisać, czy rozdać po jednym Martumale dla jednej osoby, co nie jest jakieś super mocne. Ewentualnie rozdać po prostu 3 Martumale jednej osobie i mieć to w ten sposób załatwione. Dobra, tak czy siak, Arturio, pozdrawiamy serdecznie. Ja sobie wejdę tutaj na czarne i zobaczymy, czy ktoś nas zaatakuje. I w tym czasie jeszcze trochę dla was pogadam. Rycem bardzo fajnie mi się gra, to jeszcze mogę wam pokazać w ogóle umki. Umki są chyba fajnie rozłożone, mamy trans, ochronę, poświęcenie i siłę jedności, blok tarczy na 7. No i potężne uderzenie na trójeczkę, już powoli sobie maksuje. Co planuję dalej? Mówię, to jest dosyć istotne. Pobijmy się. Druidka versus Blue Hunter. Druidkę zaatakowała Blue Huntera. Kim jest Blue Hunter? Gdzie on się czai tutaj? Czekajcie. Blue Hunter. Oni mają PvP, dobra, nieważne. Ej, możemy Arturio zaatakować, to by było całkiem ciekawe. Chociaż problem jest, że ja padnę, bo jednak Rys no, nie jest póki co ten level zbyt mocny, zwłaszcza że na sobeku. Planuję sobie teraz dokończyć robienie elementów antracytowych, amarantowych i tak dalej i zrobić sobie Aquasola. Siemano. No dawaj, dawaj PvP. Walimy się na łeb, gość mi nie wie, że to jestem ja, się zdziwi pewnie trochę, co? Na tym alcie w ogóle, słuchajcie, jest strasznie incognito, mam tylko 7 znajomych. Nie planuję nikogo dodawać, nie planuję nikogo dodawać do znajomych, ponieważ bardzo mi brakowało gry incognito. Dobra, walimy się, gość. Ja się nie boję. I'm family officer friendly, stary. Dobra, robimy tak, co ja chcę tu zrobić ciekawego? To może być trudna walka, zrobimy sobie to w ten sposób. Patrzcie, ludzie do mnie kopają, zajebiście. Maśniutko, PvP. Aha, że mnie, aha, dobra, że miałem bloknąć, dobra, to miało być PvP. Ojej, zwaliłem, już zablokowałem. Mocarny, spokojnie, stary. Wyjaśnimy go we dwóch. Jesteśmy niehonorowi. Jesteśmy bardzo niehonorowi. Walczymy. O kurde. O nie. Dostaję tego. No, coś chciałem powiedzieć. Coś chciałem powiedzieć. Teraz się zagapiłem. Jak go wali na łeb. Patrzcie, wygrałem. Ups. Dobra, stary. Dostałeś ode mnie ogniwa. Powinieneś się nie gniewać. Błagam cię. Zapomniałem zablokować. 27 level. Ojej. Oj, aj karamba, dobra, nieważne, nieważne, zjecie mnie. Dostałem 33 punkty jako zabójca gracza Arturia, to fajnie. Dobra, walimy się na pizzę, fraku, bierzemy cię, kurde. Arrivederci, arrivederci, dobra, robimy sobie tak. Proszę bardzo, znowuż tutaj chopają panowie, co się dzieje w ogóle. Mogę barbę sobie buffnąć, no dobra, już za późno, damy mu w drugiej. Napiszę, BB buff w drugiej. Okej, ciach, lecimy tutaj. O, proszę bardzo, damy mu buffka. Jeszcze trochę powiem maszynie, ogarniam tych... już nie żyje? Patrzcie, jak się szachę nabija. Ale jestem teraz, kurde, złym graczem. Ale ludzi oram, nasz skrócie szubrawców. Dobra, słuchajcie, nie wychodzę drugi raz. Fajnie się ryc sprawdza, powiem wam szczerze, że dużo robi. Póki co Magognie 27 level wyjaśnia za mnie. Tak czy siak, co planuję robić dalej? Planuję sobie, słuchajcie, dokończyć to robienie tych elementów, tak jak wspomniałem. Zrobić sobie postać. Jaką postać? Zrobić sobie peta, zrobić sobie aquasola i po prostu robić sobie na tym rycku mięsko. Wiem, powiecie, lepiej zrobić maga ognia. Nie chcę mi się robić maga ognia, chcę zrobić po prostu fajną batachę na ryca. Planuję zrobić coś w stylu aquaton, aquasol i coś jeszcze trzeciego, na przykład motyl, coś w tym stylu. Myślę o takiej batażce, ewentualnie może jakiś bloksik zamiast tona, zamiast sola, nie wiem, pomyślę. Na pewno chcę zrobić sola po prostu, żeby sobie porobić mięsko. No i to będę chciał robić i prawdopodobnie będę nas spędzał teraz długie godziny. Tak mi się wydaje, dobra, co tu się dzieje? Dobra, walimy się, kurde, nie boję się tej walki, patrz. Kogo bijemy? Nawet nie wiem. Wszystkich pobijemy. Mam trochę zepsute jeszcze umki. Robimy sobie tak, to jest voodoo, to zrobimy sobie w ten sposób. Dobra, zajebiście. Gościu, kozak. Ale walka, zaraz czachę sobie dobiję, Boże święty. Ale jestem złym graczem. Gościu w ogóle ma korzenia, nadzieję, że się wyrwie. Dobra, dostał tego, 30% kory, zajebiście. Proszę bardzo, staje buffka, kolega. Nie wiem, czy powinienem się bić w sumie. Chcę się pobić, chcę zobaczyć, jak dobrze mi idzie w walce. To może być całkiem ciekawe. Dawaj, mag ognia, bigo. Dobrze, byku. Ale dostał za 900 strzała. Pięknie, barbarzyńce, jak ty lubisz bić. Piękna klasa postaci. Dobra, dałem jej mierzony jeden może, co? Czy coś jeszcze mu chcę dać? Chyba nic mu więcej nie chcę dawać. Robimy sobie w ten sposób. W sumie niepotrzebne ta obrona. Ale ten rycerz i tak już jest martwy. Raczej. Czy będzie ukaz, proszę państwa? Jezus, 3 zatrucia. Po co 3 zatrucia, stary? No dobra, nie ma okazji. W ogóle to jest Arturio, siemano. Dziab, 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 pięknie. Barbarzyńca, wyjaśnij go, stary, musisz. Czyń honory. Pięknie, to jest dobry barbarzyńca, nie to co Labonton, co? Dobra, mamy zabitych koleżków.
wchodzimy z PT, idziemy sobie tutaj, jak frajerzy, uciekamy na żółte. Dobra, moi drodzy, i cóż mogę powiedzieć, to będzie chyba powoli na tyle. Jeszcze mam parę informacji dla was ważnych a propos tego, co będzie w przyszłości z odcinkami. Trochę sobie tutaj odejdziemy może stąd, już nie bijmy się. Słuchajcie, planuję zmienić troszeczkę teraz cykl pojawiania się odcinków. I jakby jest mi dziwnie, że mówię to kolejny raz, ponieważ nagrywałem ten odcinek już trochę wczoraj, mimo że zaspałem, ale po prostu odcinek wyszedł za słaby, bo był zbyt na szybko i... trochę będę się powtarzał teraz. Tak czy siak, nie robimy już odcinków raz w tygodniu w środę o 16, tylko teraz w środę o 16 będą odcinki z taerna takie standardowe, czyli jakieś challenge, jakieś oranie graczy na zielone i tak dalej. Wow, super, super zabawa. Poradniki i tak dalej. W środę o 16. Następnie mija tydzień i w kolejną środę o 16 jest czytanie patcha. Z tym, że daję sobie taką możliwość do przełożenia odcinka czytania patcha na czwartek, ponieważ patch czasami wychodzi dosyć późno, no i to jest dużo czytania plus montowania, a przypuśćmy, jeżeli wróci szkoła, ja będę musiał jakby wstać na rano, no to mogę troszeczkę nie dać rady zmontować tego i zrenderować i wrzucić, no bo nie mam możliwości w środę już w trakcie dnia szkolnego tego zrobić, więc daję sobie to możliwość przełożenia odcinka. Tak czy siak będzie czytanie patcha. Następnie tydzień później patcha nie ma, znowuż sobie robimy challenge tajernowy, zwykły odcinek z tajerna. Tydzień później czytanie patcha, tak dalej, tak dalej, tak dalej. Czyli co tydzień coś innego. Dodatkowo, żeby nie było za nudno, będzie tajern dwa razy w tygodniu. No i myślę nad drugim dniem. Wstępnie jest to piątek, czyli jutro, będzie seria z questów. Czyli zakładamy sobie nową postać, będzie to łucznik i będę sobie po prostu robił serię z questików. Z tym, że pierwszy odcinek, a zobaczycie zresztą jutro. Co tydzień w środę o godzinie 16, ewentualnie troszeczkę później, może 20. Zobaczę jeszcze w sumie, będą się pojawiały serie z questów. Coś jak Tachm, jak piszecie sobie teraz na YouTubie Tachma, to on właśnie robi serię z questów. Ja próbuję sobie to odświeżyć w takiej bardziej dynamicznej wersji, gdzie na przykład jak będę musiał przejść z Trentis do, nie wiem, do Dmorter, to sobie po prostu to skipnę, przyspieszę jakoś fajnie i tyle. No z tym, że te pierwsze questy będę przechodzić normalnie, bo tam nie trzeba zbyt dużo biegać. Tak czy siak, taki jest plan. Więc będzie tajern dwa razy w tygodniu, środa i piątek. Dodatkowo planuję jeszcze zrobić tą trzecią sobie odnogę i to będą odcinki nietajernowe i to będzie prawdopodobnie w niedzielę. I tam będą vlogi i tak dalej, oglądanie swoich starych filmów, wszystko to, co lubicie i znacie. Dobra, no i to jest tyle informacji. Słuchajcie, wyszedł odcinek z niczego, tak na dobrą metę. Tylko nadzieję, że to się fajnie nagrało. Mówię, no wczoraj katastrofa wyszła. Dzisiaj mam nadzieję, że się udało. Przepraszam Arturio, że cię zabiłem stary z magią ognia, miało być PvP. Ja się z wami żegnam, do zobaczenia, papa, cześć. Dzisiaj możecie mnie już spotkać na rycu, będę sobie na nim grał. Gram na nim bardzo dużo, więc prawdopodobnie się jakoś spotkamy. Do znajomych nie dodaję, chcę pograć sobie incognito. Na barbarzyńcy tych znajomych mam. Ja będę się tam czasami logował, coś sobie tam będę robił, jakieś kasowe, więc będziemy się tam widzieli. A tutaj chcę sobie pograć po prostu sam. Więc do zobaczenia, widzimy się już jutro na serii z questów. Siemano!